Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapetę bierzemy Q&A. Odpowiem na Wasze pytania, które zadaliście dwa odcinki wstecz. Teraz nagrywam po prostu ścieżkę dźwiękową. Nie wiem, jakie wideo pod to puszczę. Ja za godzinę jadę na lotnisko, lecę do prowincji Zhejiang. Tutaj w domu mam lepszy sprzęt do nagrywania, foni, także teraz chcę to nagrać, wezmę ze sobą na karcie pamięci i zobaczymy, jakie tam tło wideo puszczę pod to. Pewnie nie będzie to miało jakiegoś tam większego związku, także możecie sobie potraktować to jako taki podcast, posłuchać, co mówię, w tle to gdzieś tam włączyć i jedziemy z tematem. Pierwsze pytanie, co Chińczycy sądzą o Mao? I tu już ktoś odpowiedział, nic, było, minęło. I to jest taka w miarę słuszna odpowiedź. Mao jest traktowany jako postać historyczna, jako pewien symbol. Nikt nie wnika w jakieś tam konkrety, jak... No, Chińczycy nie mają takiego u siebie jakby parcia kulturowego, parcia do jakiejś tam stricte prawdy historycznej, jak to było, jak nie było, a co się stało tu, a tam, a siam. No po prostu jest to postać historyczna, pozytywna, bohater narodowy, coś jak Piłsudski w Polsce, któremu też jest wiele do zarzucenia, też nie będę się teraz rozwodził. I tak to trzeba potraktować. Oczywiście ten kult jest wygaszany, już nie ma tak jak kiedyś, już te portrety wiszą bardziej w celach komercyjnych, jakaś restauracja tradycyjna z tamtego regionu, z tamtych czasów, z prowincji Hunan, ponieważ on mało pochodzi z prowincji Hunan, no to wieszają, ale żeby jakieś święta państwowe, jakieś hucznie wyprawiane, składanie kwiatów, tego nie ma już powoli, powoli z roku na rok mniej. Dalej pytanie, jaki jest stereotyp Polaka w oczach Chińczyka? To akurat oglądałem dzisiaj ciekawy film na kanale Paweł Gołdych, co Tajowie wiedzą o Polsce. Z filmu wynikało, że nic nie wiedzą. Nie wiedzą, gdzie leży. Kojarzy się Polska z pingwinami, niedźwiedziami polarnymi, co niektórym. Mówię autentyczne odpowiedzi. Dam Wam linka do tego filmu. Ciekawy, fajny, fajny film. W ogóle ogólnie fajny kanał. Paweł Gołdych, co Tajowie wiedzą o Polsce. I tu bym analogicznie odpowiedział, że nie ma stereotypu Polaka, bo oni Polaka nie znają. No, znają takie tam wyrywkowe, Lewandowski, ale nic więcej, nie? To stereotyp się nie potrafi, nie miał gdzie i jak wypracować. Dobra, kolejne pytanie. Czy jesteś otwarty na gości, którzy przyjeżdżają na wyjazd typowo turystyczny? Jak wygląda taka współpraca? Ile to mniej więcej kosztuje? W nawiasie przelot, nocleg, twoja usługa i tym podobne. Znaczy, ja nie jestem już zbytnio otwarty z tego względu, że za dużo ludzi przyjeżdża. Ja muszę jakąś prywatność sobie zachować, a tu nie ma tygodnia, żeby ktoś nie przyjechał. Znajomi, klienci, właśnie jacyś podróżnicy i tak dalej. Ja już jakby wypycham to tak no, troszeczkę od siebie, bo za dużo tego jest. Po prostu ja się czuję zmęczony tym wszystkim. A ja lubię też z ludźmi się spotkać, pogadać, gdzieś pójść, wyjść, ale jest tego za dużo. I tutaj jeszcze było pytanie, przelot, nocleg, ile to kosztuje? No to musicie sobie sprawdzić, bo przecież te loty to się zmieniają, są jakieś promocje, zależy skąd, dokąd, z jakiego miasta, czy z Berlina, czy z Warszawy, czy do Kantonu, czy do Szanghaju, czy do Pekinu, czy przez Dohę, czy przez Moskwę, czy przez Helsinki, no czy jest promocja, nie ma promocji, bilet kupowany miesiąc przed, czy tydzień przed i tak dalej. Noclegi są ciut tańsze niż w Polsce. Moja usługa w takim wypadku nie kosztuje nic, bo jakby miała znowuż kosztować, to Wam by się nie opłacało i tak koło się zamyka. Kolejne. Jak jest z marihuaną w Chinach? Czy Chińczycy lubią sobie zapalić? No, nie radzę, odradzam tutaj wszelkie kontakty z narkotykami w regionie, bo pytanie, jakie są kary za posiadanie w tamtym regionie. No w regionie, jeżeli jeszcze obejmiemy Tajlandię i ten Indonezję, Singapur, no to są chyba jedne z najwyższych na świecie kary. W Chinach to troszeczkę luźniej jest, ale ja nie jestem w temacie, nie wiem, nie będę się wypowiadał. Kolejne pytanie. Przygotuj coś o grubych Chińczykach, których 30 lat temu nie było. No ja rozumiem, no tutaj nie ma co przygotowywać, po prostu chodzi o to panu Ryszardowi z Koniecznemu, który zadał to pytanie. Chodzi o to, że wcześniej nie było grubych Chińczyków, a teraz są. No ogólnie na świecie tak było, że kiedyś ludzie byli bardziej proporcjonalni. Dzisiaj mamy fast foodów za dużo chemii, przetworzonego jedzenia. No i osiadły tryb życia i pracy przed komputerem. To, co na przykład Wy teraz robicie. Kiedyś się
spędzało czas gdzieś tam na powietrzu, bardziej fizycznie. Dzisiaj każdy ma samochód, dzisiaj każdy ma wygodę. Kolejne pytanie. Jak wygląda prawnie podatki w Polsce? Składasz jakieś PIT-y czy coś? No nie, nie składam, mieć 10 lat nie ma w Polsce, nie ma co składać. Kolejne pytanie. W jaki sposób Chińczycy traktują swoich zmarłych? Jak wygląda pochówek i dbanie o pamięć? No, byłem na pogrzebie kiedyś chińskim. No, wygląda to tak, że było ciało skremowane, urna na podwórku, bo to taki wieśniak, no, człowiek ze wsi, zmarły wieśniak. I szaman odprawiał jakieś modły, rodzina tam paliła kadzidła, grała orkiestra, później była stypa, później taki pochód, że wszyscy poszli przez tą wieś z tą urną i złożyli tą urnę w grobowcu rodzinnym. Po drodze odpalali bardzo dużo fajerwerków. Jaka teraz praca jest łatwa do zdobycia dla obcokrajowca w Chinach? Coś jak nauczyciel angielskiego kilka lat temu. Bo wiadomo, że teraz już z tym ciężej, więc może jakaś alternatywa. No, innej alternatywy nie ma i cały czas ten nauczyciel angielskiego. Oczywiście jest dużo ciężej niż kiedyś, bo trzeba mieć lepsze kwalifikacje i oni to bardziej wszystko rygorystyczniej sprawdzają i trzeba ten angielski naprawdę jakoś tam umieć. No, w każdym razie poprzeczka wzrosła i rośnie cały czas. Jak obecnie wygląda internet w Chinach? Czy popularne zachodnie serwisy są już zablokowane? No, nie już, tylko od dawna. Facebook, Twitter, YouTube i tym podobne są poblokowane. Ja muszę używać VPN-a, żeby tutaj się z wami łączyć. No, jakoś to hula, jakoś się te filmy wrzuca, ale to długo trwa. Nie ma mowy, żeby zrobić ten, no jak się mówi, live'a. O. I kolejne. Czy łatwo wyrwać Azjatkę i czy one lecą na białasów? No widzę, że ktoś ma jakiś tam zamiar związany z Azją. No zawsze egzotyka przyciąga. To tak jak u nas, no przynajmniej zwraca się uwagę na taką osobę. Będzie jakiś mulatka, Azjatka w Polsce się pojawi, no to też zwróci. No już samym tym ma ten plus, taką wartość dodaną, że jest inna. Kolejne pytanie, czy Azjatki są spolegliwe i uległe wobec swoich mężów? No nie, to taki stereotyp, nie? Kolejne pytanie, jakie są ceny w Tajlandii? Ile średnio kosztuje nocleg, dzienne wyżywienie? Tak jak w Polsce moim zdaniem. No, nocleg będzie tańszy niż w Polsce. Ciut taniej niż w Polsce, o tak to przyjmijmy, nie? Że ciut taniej niż w Polsce. Wiadomo, że może być coś i nocleg za 50 zł znajdziecie i za 500 zł znajdziecie, nie? No to, czyli tak jak w Polsce, tak mi się wydaje przynajmniej. Adam, ja mam pytanie, mnie najbardziej interesują Chiny, ale chciałbym zobaczyć twój reportaż z Indonezji. No to jak zawitam kiedyś do Indonezji, to zobaczysz, na pewno nagram. Jak jesteś postrzegany kulturowo przez Azjatów? No to już tam wyżej powiedziałem o tym stereotypie. No mogę dodać jeszcze, że jestem postrzegany jako przedstawiciel Zachodu, tak? Czyli kojarzę się ze Stanami Zjednoczonymi, kojarzę się z takim człowiekiem, który biegle włada po angielsku, a ja biegle nie władam, się dogaduję, ale nie jestem biegły. Kojarzę się ewentualnie jeszcze z Rosjanami, no bo Polski nie znają. Jakimi liniami lotniczymi do Hongkongu z Polski? Bez wizy, na jak długo można sobie przylecieć? Można sobie przylecieć do Hongkongu na 90 dni turystycznie, a jakimi liniami, to ja nie wiem, no najróżniejszymi, takimi, które w danym momencie latają i mają jakąś tam, nie wiem, promocję czy wygodę dla ciebie czasową. Nie? Jak zostać osobą wpływową w Chinach? Nie? Pytanie. No trzeba mieć dużo hajsu, dobrze się urodzić, dobre koneksje, być taki charyzmatyczny, no to się będzie i wpływowym pewnie. Czy często słyszysz na ulicy, jak przechodnie mówią coś z przekonaniem, że ty ich nie rozumiesz? No zdarza się, tak, zdarza się. Z reguły dokumentują, że obcokrajowiec idzie, jak coś kupuje, obcokrajowiec to kupuje. I takie neutralne komentarze. Nie miałem jakichś takich, żebym coś zrozumiał, co by ich mogło skompromitować. Ten neutralnie. Jak sądzisz, czy w Chinach może wybuchnąć wojna domowa? Nie, nie może. Oglądam wszystkie twoje filmy i powiem szczerze, że bardzo ładnie nam przedstawiasz i tak dalej, i tak dalej. No i tak dalej. Pytania nie ma.
jakie lokacje rozważacie na bazę wypadową w Kambodży? Siem Reap, Phnom Penh, czy może bardziej na prowincji? Właśnie te dwa miasta. Siem Reap, który jest turystycznym miastem, jest dobrze z Chinami skomunikowany tu z kantonem, gdzie mieszkamy. Dziennie, nie wiem, z dwa loty, trzy loty są bezpośrednie. A z drugiej strony Phnom Penh to stolica, no też jest skomunikowana. Ciut gorzej z nami akurat, no ale tam są wszelkie urzędy, uniwersytety, więcej ludzi. Stolica to stolica, a Siem Reap to znowuż miasto stricte turystyczne. Obydwa są jakby na naszym celowniku. Pytanie dotyczy obracanych stołów z jedzeniem. Czy istnieje jakaś zasada, w którą stronę się go obraca, czy ktoś ma pierwszeństwo w kręceniu? No kręci się z reguły tak jak wskazówki zegara. A kto ma tam pierwszeństwo w kręceniu? No taki, który ma pierwszeństwo ogólnie przy stole, żeby się odzywać i rozdawać karty. No, a szczególnie na początku, no tak nie wiem, zapraszający, gospodarz, ale on zawsze tak podkręci, żeby goście mieli coś dobrego i tak dalej. Nie? To taka kurtuazja. A później, jak już się wszystko rozluźni, to każdy kręci jak chce. Czy ciężko być wegetarianinem w Chinach? No myślę, że nie tak łatwo. No w sensie nawet takim... Ja nie jadłem mięsa, ja nie byłem wegetarianinem, ale się tak nie nazywałem, no, ale to na to samo wychodziło, po prostu nie jadłem mięsa. No to często były takie problemy, że mnie ktoś zaprosił na kolację, postarał się, zrobił coś, przepraszam, co jest specjalnością jego tam, nie wiem, prowincji, miasta, czy domu, ichniej tam kuchni, a ja mówię, że nie jem, nie, bo jest mięso. No i to takie było zawsze zgrzytogenne, zawsze problematyczne. Kolejne pytanie. Córka w tej chwili przemieszcza się między Tajlandią, Wietnamem a Kambodżą. Dlaczego ta uboga Kambodża jest taka droga w stosunku do tych pozostałych krajów? No nie wiem, jak jest w Wietnamie, nie byłem, słyszałem, że jest tanio, ale moim zdaniem Kambodża jest połowę tańsza od Tajlandii i tu może córka gdzieś akurat tak się zdarzyło, że tu gdzieś ktoś ją naciągnął, a w Tajlandii gdzieś coś tam tanio dostała i tak to wyszło, ale no z moich obserwacji wynika, że Kambodża jest o połowę tańsza od Tajlandii. Gdzie uczyłeś się chińskiego? Jakie metody do nauki? Ja nie mam jakichś specjalnych metod, no wchodzi mi teraz, to już samo nie mam, gdzie uczyłem się. No trochę z książek, trochę gdzieś tam ktoś mnie uczył, trochę na ulicy z Chińczykami, to tak jakoś samo wchodziło. Czy warto pojechać na Hainan na wakacje, czy lepiej postarać się o wizę na kontynent? No moim zdaniem lepiej się postarać o wizę na kontynent. Hainan to jest kurort, jest to prowincja, ale to jest wyspa tropikalna, dosyć blisko Wietnamu. No i zależy co chcemy. Jak chcemy sobie pod palmą poleżeć, drinka się napić, to na piasku i nieważne gdzie jesteśmy, tylko żeby pogoda dopisała, to pewnie Hainan będzie odpowiedni. Ale jeżeli chcemy tak zobaczyć tych Chin więcej, no to trzeba na kontynent. No akurat tu ktoś się pyta pod tym kątem, że Chiny zniosły obowiązek wizowy dla Polaków, którzy wybierają się na wyspę Hainan. Do 30 dni turystycznie można przebywać. Czy Chińczycy w rozmowach prywatnych też tak jak Polacy narzekają na swój rząd, jak go oceniają? Nie narzekają, po pierwsze, bo nie mają na co, bo im wszystko dobrze, tutaj wskaźniki idą tak jak trzeba, i to od lat. I ekonomicznie, i taka duma narodowa wzrasta. A z drugiej strony Azjaci, ogólnie Japończycy, Koreańczycy, Chińczycy, Wietnamczycy, Tajowie mają coś takiego w kulturze, że nie krytykuje się nie wiem, rodziców, nauczyciela, władzy, dyrektora u siebie w firmie, tylko się po prostu przytakuje, a można sobie swoje myśleć, ale się tego nie wypowiada. Tak to tutaj ogólnie już jest. Jak wyglądają postępy w chińskim programie kosmicznym? Pytanie z kosmosu. Odpowiedzi na to nie udzielę, bo nie wiem, jak wyglądają postępy w chińskim programie kosmicznym. Jeżeli ktoś z Europy chciałby przyjechać i zacząć pracę, jak wygląda krok po kroku? Chodzi mi o pracę bez wykształcenia i bez doświadczenia, taką jak parę lat temu masowo jeżdżono do Anglii i Holandii. Nie ma takiej możliwości, trzeba mieć wartość taką zwaną dodaną, trzeba być jakimś specjalistą, który wykazać, że się jest na rynku tutaj pracy potrzebnym. Także no specjalistą trzeba być, no nie ma mowy takiego oczywiście.
Czy bez chińskiego zna się znaleźć jakąś pracę w Chinach z angielskim? Siedzę w UK, ale czasem myślę o Azji. Pozdro. No to co mówiłem o nauczycielach angielskiego. Czy zajmujesz się sprzedażą detaliczną, wysyłkową z Chin? Niektóre rękodzieła są naprawdę piękne i niedostępne w Polsce. Czy dałoby radę przywieźć jakiś... No i tak dalej. No nie zajmuję się tym, detaliczną żadną wysyłką. Jeżeli ktoś da takowe zlecenie, zapłaci dniówkę, to możemy to załatwić. Co Chińczycy sądzą o rewolucji kulturowej, a przede wszystkim o reformie PiS-a względem Tajwanu? No, takie samo odpowiedź udzielę jak odnośnie pierwszego pytania dzisiaj, czyli co Chińczycy sądzą o Mao. Jakieś tam wydarzenie historyczne, które było, nie za bardzo wiadomo, czy to dobre, czy złe, było i się skończyło. Jakie było najbardziej egzotyczne jedzenie, jakie jadłeś? Wąż, małpa, może jakieś larwy? Właśnie węża jadłem kilka razy, przypomina mi, no w smaku to nic nie przypomina, zależy jak przyprawią, będzie ostre, przyprawią na ostro będzie ostre, na słono to będzie słone i tak dalej, ale konsystencją taką i wizualnie przypominał mi trochę węgorza. No też takie tną na takie paski 15-centymetrowe, jest ten główny kręgosłup. Od tego odchodzą takie szkielet takich kosteczek, coś jak ości. To bardzo cienkie. Kolejne pytanie. Ile zarabiasz plus minus na rok? Nie wiem sam i nawet jak to przeliczę, to też nie powiem, bo nie chcę o tych rzeczach mówić. Czy masz dziewczynę? Od półtorej roku jestem bezdzietnym kawalerem, co muszę powiedzieć, że lekko pomaga tutaj w tych takich wojażach po Azji, no bo człowiek, który ma rodzinę, dzieci, żonę, nie może sobie pozwolić raczej na takie nieodpowiedzialne w cudzysłowie zachowanie, jak wyjazd na rozkminkę Kambodży, czy w ogóle jakieś tam wydawanie pieniędzy na nowe kamery, sprzęt komputerowy, który nie przynosi zysku finansowego, tak? Zamiast właśnie odkładanie na emeryturę i na przyszłość dzieci. Nie? No i w ogóle takie wojaże, gdzieś nieraz trzeba pojechać na miesiąc, dwa, to mając żonę i dzieci, to ani nie wypada, ani tam by się żona nie zgodziła, a dziecko by jeszcze pewnie płakało i tęskniło. Kolejne pytanie. Co byś polecił otworzyć zarobkowo i gdzie? Chiny, Tajlandia, Filipiny czy Kambodża? No, co otworzyć, to już jest w ogóle to jest rzeka. To kto ma jakie możliwości, zdolności, predyspozycje, to niech sobie otwiera. A gdzie? Chiny, Tajlandia, Filipiny, Kambodża? No jak wiecie, jakbym otwierał nurkowanie, to bym otworzył na Filipinach, bo tam są piękne rafy, piękne masa wysp i tak dalej, turystów. A Kambodża jest fajna moim zdaniem, dlatego że tam jest tania siła robocza. Tam jakieś $120 pracownik taki fizyczny, można wynająć sobie, tak, zatrudnić. I poza tym jest jeszcze taki, gdzie tam za drobną opłatą można wszystko i dużo na różnych szczeblach załatwić, co jest też korzystne moim zdaniem, bo przynajmniej wie się, że jest jakiś tam cennik, czy coś się zapłaci i będzie, nie? A nie się czeka gdzieś tam miesiącami na jakąś pieczątkę, która wszystko blokuje. Nie? No to tyle. Dzięki Wam wielkie za wysłuchanie. Zalajkujcie, skomentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i patronujcie, bo też odpaliliśmy sobie patronat. Może nawet nie dla pieniędzy, bo póki co to tych nagród nakupowaliśmy dla tych pierwszych patronów, takie lepsze już do Polski, przetransportowane. Na pewno nam się to nie zwróci w najbliższym czasie. Nie? To tak jest, żeby się kręciło, żeby było zaangażowanie, bardziej to zrobiliśmy. Może kiedyś na jakieś sprawy z tego będzie. Także wielkie dzięki jeszcze raz. Tu co w tle puszczę, jeszcze nie wiem, teraz nagrywam po prostu ścieżkę fonię i muszę powoli uciekać, bo mi samolot ucieknie. Także do następnego. Pozdrawiam.